godzina 46 minut, 147 mil, 6 rano, jeszcze ciemno. Że Flixbus tutaj kurczę doszedł do Ameryki, to jest ten przodu. Siemanko, świat kolejnego dnia na Florydzie. Nam zostało 85 mil do Kennedy Space Center. Półtorej godziny jazdy. Godzina 7 już jest jasno. I tutaj moją uwagę zwrócił Flixbus. No właśnie, to jest takie europejskie. W Stanach Zjednoczonych się nie spodziewałem, że jeździ Flixbus. No i dlaczego o tym wspominam? Bo pewnie Flixbusem sobie pojedziemy do Miami, także jest to jakaś opcja na transport po Florydzie, czy ogólnie po Stanach Zjednoczonych, pewnie jeżdżą w dłuższe trasy. Już widać konstrukcje pierwsze. Słuchajcie, hit. Pierwszy raz widziałem aligatora. Tutaj jest taki kanał, cholera wie jak to nazwać. Przejeżdżałem przez takie mokradła i widziałem, kurczę, aligatora. Może jeszcze uda się go zlokalizować. Znaczy już innego, bo to jest taka droga, przy której się nie można zatrzymywać. Ale siedział. To taka droga publiczna, nie? W kierunku właśnie centrum kosmicznego. $10 kosztował parking, tak? Jeszcze płatne dodatkowo. Zawsze są tutaj tak gdzieś się dobrały, to nie dużo. Tutaj jest taka kolejeczka przed nami, niestety swoje trzeba oddać. Ale to zauważyłem, jest tutaj hymn grany. To Amerykanie stanęli na baczność. Mankind is about to leave his planet behind and journey to another. When history is not being made, destiny is being embraced. Słuchajcie, za naszymi plecami mamy największą rakietę, jaka kiedykolwiek poleciała w kosmos. Ależ sztos. I to autentyk. Jedna z trzech w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, ciężko mi to opisać. Cudo. Po prostu cudo, nie? Cudo techniki. To w latach 60. już coś takiego zbudowali. Kurczę, te dysze ogromne, 5 sztuk. Nie wiem. Jaką to mocą dysponuje, ale to paliwa musiało żywać, żeby tą rakietę wynieść, kurczę, w przestrzeń kosmiczną. Niesamowita. Jaka to jest masa.
Ta rakieta nazywa się Saturn V i obsługiwała program Apollo i wystrzelono 13 tego typu rakiet w kosmos. I te egzemplarze i te sztuki mają po 111 metrów, proszę sobie wyobrazić. Zanim tutaj zostaliśmy wpuszczeni na halę, żeby podziwiać tą przepiękną rakietę, musieliśmy obejrzeć taki seans w stylu amerykańskim, ale byłem sceptycznie do tego nastawiony, ale tam była przedstawiona właśnie historia tego całego wydarzenia. Stanowisko startowe było pokazane i to odliczanie, nie? Na mnie to wywołało taki efekt, że miałem po prostu gęsią skórkę. Było to dopracowane do tego stopnia, że nawet było czuć takie wibracje, kiedy ta niby rakieta startowała. Drżenie szyb, no po prostu zajebiście. Ta muzyka, no po prostu Amerykanie umieją w filmy. Na taką kabarynku właśnie dowożono astronautów na stanowisko, do pracy. Czy to jest księżyc? Jezu. Okej, byliśmy tutaj, Apollo Saturn V Center i jedziemy tu, Kennedy Space Center Visitor Complex. Dostaliśmy informację, że dzisiaj między północą a trzecią nad ranem jest przewidziany start rakiety. No matko boska, jak ciemno. Tutaj mamy do czynienia z oryginałem Atlantisa, z wahadłowcem Atlantis, który służył dla NASA około 26 lat i był 33 razy w przestrzeni kosmicznej, w kosmosie. Coś nieprawdopodobnego, oryginalny egzemplarz. Widać, że jest taki sfatygowany, ale co się dziwić, nie? Naprawdę Atlantis robi piorunujące wrażenie. Tutaj to jest oryginalny egzemplarz, tutaj właśnie jest ta przestrzeń ładunkowa otwarta, tak jak pracował w kosmosie. Widać, że jest taki dość sfatygowany, odzwierciedla właśnie to, co się wydarzyło w jego historii. Przepiękna maszyna. Ale ogromny, skurczybyk, jakie to jest piękne. Coś wspaniałego. Tutaj Atlantis doczepiony do rakiety, która go wywozi w kosmos. Zwróćcie uwagę na spód Atlantisa. Jest absolutnie płaski, nie ma żadnych wystających elementów. Jak najbardziej wszystko musi być tutaj aerodynamiczne, opływowe. Nie, nie jesteśmy w burdelu. Spód Atlantisa, zwróćcie uwagę, ma taką dziwną strukturę, właśnie z takich jakby, z takich właśnie kwadracików jest to wszystko ułożone. Słuchajcie, staliśmy jeszcze z pół godziny w tym gate, jak to się czyta, gateway? Tak. I tam na jakiś seans czekaliśmy, kurczę, no ponad pół godziny i zrezygnowaliśmy, bo nie mamy cierpliwości. Jednak ta dusza takiego dzikusa we mnie siedzi. Nienawidzę kolejek i nie dało rady wyczekać.
Kolejna bardzo fajna miejscówa, praktycznie przy samym wejściu Rocket Garden, gdzie zamiast drzew mamy autentyczne rakiety. Wszystkie są prawdziwe oprócz jednej, tylko nie wiem która. Jedna jest repliką. No one wystrzeliwały satelity i promy w kosmos, że to było w kosmosie. A jeszcze doczytałem, że Mercury Atlas to replika, tylko nie wiem która to. I wszystkie stoją pionowo oprócz właśnie tamtej. Tamta rakieta nazywa się Saturn IB. Jest tutaj też rakieta Mercury Redstone 3, która jako pierwsza rozpoczęła eksploatowanie kosmosu przez Amerykanów w 1961 roku. Zaraz może ją namierzę. Jesteśmy na kolejnej wystawie Heroes and Legends, która się skupia na tych pierwszych misjach kosmicznych NASA. No powiem wam, to jest tak wszystko dopracowane, kurczę, no to stwarza wrażenie takiego realizmu, naprawdę bardzo mi się tutaj podoba. Jest kilka właśnie takich seansów, które naprawdę warto obejrzeć. Kino 3D, no efekty specjalne niesamowite, bardzo wszystko jest realistyczne. Nawet tutaj, no, imitacja tego, jak to w 62 roku wyglądało. A to zdaje się jest oryginalne logo tam z, chyba z 58 roku. Oryginalna kapsuła z 66 roku. Jest kilka bardzo ciekawych artefaktów w tym miejscu. I pan Alan Shepard, pierwszy człowiek w kosmosie, na złoto, można powiedzieć. Zobaczcie, jaka piękna galeria, tutaj są nazwiska astronautów. I tutaj są wymienione misje, w których ten człowiek brał udział. Na przykład Jerry Ross i zmarł w 2014 roku. Pobyt tutaj w Centrum Kennedy'ego bardzo otworzył mi oczy, bo nawet nie spodziewałem się, że było aż tyle misji tych kosmicznych, że tylu było astronautów. Naprawdę ta skala jest niesamowita i to teraz dopiero do mnie dotarło. I niektórzy po kilka razy latali. Niesamowite. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o pobyt w Kennedy Space Center. Jak najbardziej rekomenduję to miejsce, naprawdę czułem się jak dziecko. Gdybym był takim małym dzieciaczkiem i zobaczyłbym coś takiego, że ktoś by mnie przyprowadził w takie miejsce, na bank chciałbym zostać astronautą. Niestety w moim przypadku jest już za późno, ale chciałbym naprawdę za młodu coś takiego zobaczyć. Zupełnie poważnie też miałem trochę inne wyobrażenie, bo myślałem, że wywiozą nas centralnie do przylądka Canaveral, skąd startują rakiety NASA i SpaceX, pana Elona Muska. I też takie miałem wyobrażenie, bo myślałem, że zobaczymy te platformy, skąd startują te stanowiska, skąd startują rakiety, ale niestety to nie jest udostępnione do zwiedzania. Jedno stanowisko właśnie startowe można było zobaczyć z okna autobusu niestety. Też chciałem zobaczyć tą słynną stację 39A nad samym Atlantykiem, skąd są wystrzeliwane te rakiety. Czy były wystrzeliwane? Kurczę, no ale niestety albo coś przeoczyłem, a może trzeba dopłacić, bo tutaj też słyszałem, że są dużo fajnych opcji, ale niestety dość kosztownych. Iwona, przypomnij mi proszę, ile kosztowało bilet wstępu za łeb? $80. Uważam, że to nie jest wysoka kwota, ale właśnie wysoka kwota może z tego powstać, jeżeli zdecydujemy się tam na dodatkowe opcje zwiedzania, które są, nie? Też pominęliśmy tutaj chyba dwa kina, bo nie chciało nam się czekać w kolejkach, ale tak, to super, nie? Naprawdę. Super, rewelacje. Wrażenia takie, kurczę, że głowa mała. Jak to Ameryka, wszystko największe, wszystko najlepsze, nie? Z rozmachem. Samo to centrum tutaj, co przed chwilą byliśmy, $20 milionów kosztowało, nie? Oryginalne eksponaty, oryginalne rakiety, no bajka, naprawdę bajka. My przyjechaliśmy z samego rańca, już o 9 byliśmy, jeszcze czekaliśmy w kolejce, ale teraz mamy prawie że 15, cały parking w samochodach. Od groma ludzi, ale to mają obrót.
Kupujemy mięso aligatora, takie suszone. Spróbujemy. Ile taka ta laseczka? Nie wiem, bo już. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się na takim straganie tutaj z boku. Kupiliśmy suszone mięso z aligatora. Taka laseczka jedna to 2,5 dolara. 5 dolców wyszło, tak? Tak, zobacz. Okej, to po 2,5 dolara. Zobaczymy, nie? Jak się je suszoną wołowinę, czy ogólnie suszone mięso, no to aligatora, no to też można suszonego zjeść. Takie ciemne to jest mięso, jedno jest właśnie barbecue, a to nie wiem. Później będziemy próbować. Tutaj gdzie przejeżdżamy teraz przez taki las, są same mokradła i tutaj daję sobie rękę obciąć, że znaleźlibyśmy albo znalazłyby nas aligatory. Na 100%. Kolejna rzecz, która zaskakuje na Florydzie, to jak ma się jakieś ogólne wyobrażenie przyjeżdżając tutaj, plaże, Miami, co tam jeszcze, no taki wszechobecny luksus, to Floryda to jest miejsce, gdzie mnóstwo Amerykanów przyjeżdża odpoczywać, ma tutaj swoje nieruchomości i tak dalej, ogólnie wakacje, a teraz przyjeżdżamy przez taki teren pastwisk, wszędzie są pastwiska, wszędzie są krowy, wszędzie są jakieś takie małe farmy, znaczy małe, nie wiem czy małe, ale są bardzo duże odległości pomiędzy tymi farmami, nie? Jakby tak ludzie nie mają sąsiadów tutaj praktycznie, żyją na takim uboczu. Wszędzie są jakieś właśnie jeziora, rozlewiska. Bardzo fajnie to z tej perspektywy wygląda. I jedna taka szosa przecinająca ten teren, no nie wiem, to jest kilkadziesiąt kilometrów prostej po prostu, nic się nie dzieje. Cały czas takie widoki, wszędzie jakieś łąki. Także to jest jakaś nowość od paru dni, bo do tej pory to dużo betonu widzieliśmy, wieżowców, ogólnie miasta. Tutaj jest już coś innego, poza cywilizacją można powiedzieć. Dobra, świat korzystając jeszcze z okazji, niedaleko Orlando Iwona znalazła farmę, gdzie możemy nakarmić te krokodyle. W Norwegii się karmi fiordy, tutaj się karmi no, w zasadzie aligatory. O 16.30 mamy start, no i pogoda taka tropikalna, rozpadało się troszeczkę. Tu wszędzie są takie mokradła, jest widzę duże jezioro. Najwięcej tego typu farm jest, z tego co wiem, na południu Florydy, w Parku Narodowym Everglade. Może uda się jeszcze tam popływać, a tak całkiem serio to właśnie będziemy pływać takimi łódkami, pontonami, z takim dużym silnikiem ze śmigłem z tyłu. Takie poduszkowce, coś takiego. One się rozpędzają podobno do bardzo dużej prędkości. No i właśnie operator takiej maszyny gdzieś nas tutaj zawiezie w takie miejsce, żeby zobaczyć te aligatory. Mam nadzieję. No tutaj nie wiem, czy chciałbym tym pakraftem pływać.
Mały aligator tam jest. Dobra, świat na tam na tej łódce to nic nie mówiłem, bo tam było głośno i też nie chciałem pani kapitan przeszkadzać. Wrażenia jak najbardziej pozytywne, fajne to było, nie? No, bardzo fajne. Szybko, w te krzaki, w te trawy jak wpływała, kurczę, naprawdę robi to wrażenie. Normalnie jak kombajn. Patrz, jak raz zaczęła napadać teraz, ale mieliśmy fuksa. Na pewno się na tym nie zmoknie, o ile nie pada deszcz. Trochę wie, ale jak to na wodzie i przy takiej prędkości, jaką to osiąga. Przewiozła nas w tą i nazad, no tam pół godziny chyba takiego pływania, $30? 35. 35 na łeb. Jak na Amerykę, to nie są duże pieniądze. Bardzo fajny rezerwat, bardzo duże jezioro. No i tutaj zobaczyłem taką Florydę, jaką chciałem, chociaż to jeszcze, tak jak mówiłem, nie jest Everglade. Taki prawdziwa, taka prawdziwa dzicz, nie? Co do aligatorów, to widzieliśmy sztuk 3. I raz to takie wystające tylko oczy praktycznie i zaraz się aligator schował. No i ogólnie jest dużo takiej zwierzyny pięknej, tych ptaków, nie? Było dużo. No ale te ptaki są piękne. No i wracając do tematu, że no teraz widzę taką Florydę, jaką chciałbym zobaczyć, jak najwięcej, nie? Takiej właśnie dziczyzny. Palicho to Miami, kurczę, to... No fajnie to będzie zobaczyć, ale miasta to, no tak na chwilę przyjazdem. To jest mój świat, kurczę. To dzika przyroda tutaj. Chciałbym właśnie tak poegzystować w takim miejscu. Kiedyś może się uda. Wspaniałe, naprawdę wspaniałe. A i nie dokończyłem, bo zafascynowałem się ptakami. Widzieliśmy aligatora, który płynął dosyć długo przed nami i no tak i dzieciątko aligatora, czyli w sumie 4. Słuchajcie, pierwszy deszcz na Florydzie dosyć szybko. Trzeba nałożyć ogumienie. Tu jeszcze mamy możliwość zobaczenia aligatorów w klatce chyba, nie? Jest taka możliwość, to zobaczmy. Kurczę, ale przyroda, no po prostu chodzę i podziwiam, nie? Te mokradła tutaj, jak na filmach takich typowych amerykańskich, w takim klimacie, ponuro, bagno, nie? Takie mroczne to wszystko. No tu jest jeden przyjaciel w takim nienaturalnym środowisku, czy jeszcze jakieś pokazy robią. Ale nie wiem, czy pokazy to byłby mój klimat. No, powiem wam, że tu bym pakraftem nie chciał pływać. No ja jebie. Piękne zwierzęta. Ten jeden się patrzy na ciebie. By cię opierdoliło ten. Corey, Chloe. Tutaj mamy z kilkanaście, ja wiem, może kilkadziesiąt aligatorów. Szkoda, że tak właśnie w naturalnym środowisku nie udało się zobaczyć, nie? Tak z bliska. Szalenie piękne zwierzęta. Przepiękne.